Zgadza się. Mieszkaj w Polsce, a podatki płaci w Wielkiej Brytanii. Zapraszam na stronę nanozen.pl i tam możemy sobie poczytać mniej więcej o co chodzi. A dokładnie, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób to uczynić, to wystarczy po prostu wejść na stronę nanozen.pl, zerknijmy sobie dokładnie. Oczywiście możemy po kolei przeczytać wszystkie opcje, jakie oferowane są na tej stronie. Możemy posłuchać sobie, co mówi Kamil Cebulski i oczywiście Radio Kontestacja. Zapraszam też do Zwiro.pl. Możemy otworzyć spółkę w Wielkiej Brytanii. Oczywiście zostaniemy przekierowani na stronę brytyjską. Zapraszam, żeby odkierować to .com, jeśli nie radzimy sobie zbytnio z angielskim. Ale polecam przede wszystkim, żeby zerknąć ten baner. Tam na tej stronie zobaczymy za ile, dlaczego, co możemy otworzyć, jaką spółkę, czy barterową, czy spółkę z o.o., czym się różnią, jakie są opłaty, jakie są warunki. Zapraszam księgowych wszystkich, zapraszam też osoby, które są zainteresowane, żeby ten baner sobie nacisnąć, zostaniecie przekierowani i przede wszystkim wszystko jest jasne, przejrzyste. Są telefony bezpośrednio do firmy, do ministerstwa, do resortów i nie jest to nic trudnego. Oczywiście możemy też dowiedzieć się od osób trzecich, ale bardzo często słyszę o tym, że są firmy polskie, które oferują oczywiście otworzenie firmy w Wielkiej Brytanii albo zatrudnimy cię i będziesz płacił ZUS w Wielkiej Brytanii. Nie polecam. Przede wszystkim będziecie płacić kilkaset złotych firmie, która będzie was obsługiwała, a nie jest to takie zgodne z prawem polskim. Po drugie, prowadząc spółkę w Wielkiej Brytanii, możecie mieszkać sobie na całym świecie. Prowadzić tam spółkę właśnie, powiedzmy, z Polski. Nie wiem, gdziekolwiek się przeprowadzicie, czy do Niemiec, czy do Holandii, czy do Belgii. I jest to legalne. Tutaj, jeśli o to chodzi, to przejrzystość tematu jest bardzo, bardzo duża. Kwestia następna. Otworzenie firmy w Wielkiej Brytanii trzeba, należy jechać do Wielkiej Brytanii, należy tam mieszkać przynajmniej 180 dni, udokumentować to wszystko i to jest totalny cyrk. Nie wiem, po co oszukiwać i dlaczego. Otworzenie spółki w Polsce to są koszty parę tysięcy złotych i decyzja sędziego. To on zdecyduje piecząteczką, że możecie prowadzić taką spółkę. Łaska? Dlaczego, jeśli to wy utrzymujecie ten cały system? Jeśli jest to tak trudne i tak drogie, to lepiej zrobić to odwrotnie. Zróbmy to w ten sposób, że otwieramy spółkę w Wielkiej Brytanii i podatki płacimy tam też. Jeśli dobrze pomyślimy, to w ciągu 7 lat uzyskujemy możliwość już tak zwanego ZUS-u, renty i emerytury, a o tym chciałbym następną audycję zrobić. Wchodząc właśnie na tą stronę, klikając ten baner, dowiecie się wszystkiego. Możecie to uczynić razem z księgowymi. Przyjrzą się temu wszystkiemu, niech stwierdzą, niech zadzwonią pod podane numery, niech zadzwonią bezpośrednio do ministerstwa i niech dowiedzą się, jakie to jest proste, jakie to jest tanie, jak można to zwyczajnie po prostu poprowadzić. W pakiecie, nawet w najmniejszym pakiecie dostajecie program, gdzie możecie sobie to poprowadzić. Księgowość jest prosta, zwykła, uproszczona. To nie jest ta poszerzona księgowość, tak jak w naszych polskich spółkach. Tutaj wszystko jest przejrzyste. Możecie sobie to wszystko zobaczyć, możecie sami zdecydować o tym, jaka to ma być spółka. To jest dość proste. Na stronie nanozen.pl zobaczycie też tak zwane centrum handlowe. Tam są oferty z różnych, najróżniejszych części świata, czyli od Hongkongu poprzez Chiny, Stany Zjednoczone i możecie sobie zamawiać towary bardzo tanio. Możecie zamawiać poprzez kurierów, ale możecie też zamówić sobie przesyłkę darmowo. Taka przesyłka dociera do osoby w ciągu 2-3 tygodni i możemy to wszystko sobie w ciągu tych 2-3 tygodni zobaczyć, zamówić następny towar. Oczywiście doliczony będzie chyba prawdopodobnie doliczone będzie cło, ale niekoniecznie i nie zawsze.
jeśli o to chodzi. Jest to dość przejrzyste. Następna sprawa, jeśli ktokolwiek z Państwa chciałby sprowadzić dużą ilość poważnego towaru, jakiegoś, powiedzmy sobie, hurtową ilość czegokolwiek, zapraszam do kontaktowania się poprzez mail, który jest podany na stronie i wszelakie tematy możemy też Państwu udostępnić. Możemy się porozumieć odnośnie właśnie tych tematów, które są podpięte pod temat handlu międzynarodowego. Tutaj temat handlu jest oczywisty i myślę, że niewiele trzeba tłumaczyć. Zapraszam więc do otwierania spółek w Wielkiej Brytanii, ponieważ bądźmy szczerzy, jeśli system nie dba o nas, to rezygnujemy z tego systemu, to jest chyba oczywiste. Jeśli czujemy się na tyle już silni i gotowi do tego, żeby wziąć to wszystko we własne ręce, to polecam spółkę Wielkiej Brytanii. To nie jest drogie. Od 20 euro do w sumie 250, w zależności jaką spółkę chcecie, w jaki sposób obsługiwaną, jest to wszystko przekierowywane na wasz adres, który podacie. Wszystko jest przejrzyste, pytania są proste. Wypełnienie tego formularza to jest kwestia 10 minut. Nic wielkiego. Szanujcie własne pieniądze, swój własny czas i swoje własne nerwy. Zapraszam na stronę nanozen.pl. Mieszkaj w Polsce, a podatki płaci w Królowie. Do usłyszenia.